Jesteś gotowy na przeżycie czegoś wyjątkowego? Jeśli myślisz, że już widziałeś i słyszałeś wszystko, to się mylisz. Podstęp podcast, czyli podcast w ciemno. Rozmowy od ludzi dla ludzi. Bardzo cię proszę nie śpiewaj. Wiesz, no okropieństwo to też barwa. O. Ej, a przytulałaś się do drzewa? Tego, że coś jest po coś, żeby coś do kogoś dotarło po to żebyś był ważny dla tego kogoś w momencie, w którym będzie myślał sobie o czymś zupełnie innym. Zawsze mnie korci, żeby zapytać o taką historię, o którą y, głównie nikt nie pyta. Czy jo. jest coś takiego, co byś chciał powiedzieć, o co cię nikt nie zapytał, ale kiedyś, kiedy cię zapyta, to nie odpowiesz na to pytanie, ponieważ uważasz, że nie warto mówić o tym, o co cię ktoś nie pyta. Wyrzuć na sekundę z głowy... To jest trudne zadanie. Aha. Trochę. Długo jeszcze nie patrzę, tak. wiesz patrz, będzie super, żeby, Słuchaj. Zrobiłem Ale Czyli ja wchodzę tu. No nieźle brzmisz. Dobrze brzmię, ty też. O, kurczę, ja słyszałam na korytarzu już jak dajesz. Ładnie brzmisz, żyjesz z tego, że brzmisz. I jeszcze full time nie, w sensie miewam takie momenty, że tak. O. E, ale e, pracuję nad tym. O, ładnie, jeszcze. ładnie, ładnie. Barwa jest w porządku. Jak się do ciebie zwracać? Jak chcesz? Kuba. Kuba? No. A jeżeli nie Kuba, to kto? Powiem, taki żarcik był e, 100 lat temu. No dobra, Kuba. Na razie A... nie powiem ci, jak za przeproszeniem mnie wołają. Okej. Okay. Jak uch. już tam słyszałeś, bo już słyszałam, że tam chłopaki. Nadały, że jeżeli będziesz miał dosyć tego, że gadasz z głosem, a nie gadasz z, z potwarzą twarzą ludzką, albo ja będę miała tego dosyć, no. to dokonamy aktu przemocy nad tym tą szmatą, która jest między nami. A ty jak się z tym czujesz? Ja się czuję z tym fantastycznie, ponieważ dzięki temu Aha. nie identyfikuję Twojej ćwierci inteligencji po Twojej twarzy. Kurde, to jest w sumie fajna rozkwina. No mówię się. ci, no mówię ci, a bo potem może czar prysnąć, rozumiesz? Tak, e, tak, oczywiście w moim tak. wypadku czar prysnie, na pewno, natomiast w twoim wypadku może być różnie. <laughs> Słuchaj, ale trzymajmy się <laughs> tego na razie jak niepodległości, że jest okej okay, tak. w taki sposób. E, e, zawsze mnie korci, żeby e, zapytać o taką historię, o którą e, głównie nikt nie pyta. E, czy jo. jest coś takiego, co byś chciał powiedzieć, e, o co cię nikt nie zapytał, ale kiedyś, kiedy cię Zapyta, to nie odpowiesz na to pytanie, ponieważ uważasz, że nie warto mówić o tym, o co cię ktoś nie pyta. Kurde, to jest dobre pytanie. Pff, bo jest bardzo długie, nie? Jest bardzo długie, jest Ale... trochę ważne um, i w zasadzie um, aż żałuję, że um, na bieżąco na przykład sobie nie przypominam takiej rzeczy, bo chciałbym być gotowy na taki moment, wiesz. E, no na przykład. To pomyśl teraz, to pomyśl tle, teraz. Czy coś takiego jest? co ewentualnie byś wrzucił w tak zwany eter. Zakładamy w tej chwili, że to jest eter pod tytułem ja, e, tylko i wyłącznie, a nie tam jakiś miliard e, wysłon, odsłon, zasłon, czy wszystko jedno co, si. e, rozumiesz? No pewnie. Tylko czasem człowiek ma coś takiego, kurczę, nikt o to nie zapytał, a przecież to coś jest takie, co bym chciała powiedzieć, no nie wiem. No. No na przykład czegoś albo nie lubię, albo czegoś nie chcę, albo coś bardzo chcę, albo czegoś, y, coś mi chła kiedyś chodziło po głowie i przestało mi łazić, to jest do dupy, że mi nie łazi. Aha. Znaczy nie, że po dupie ci Ta. nie łazi, tylko że nie łazi ci w głowie, bo na razie będziemy oscylować w kierunkach górnych człowieczych, dobra? Dobrze, dobrze, od no, pasa w górę. No i prób dobra, próbuj od pasa <laughs> okay. w górę, zobaczymy co z tego wyniknie. Wiesz no, co, dawaj. w ogóle... Ym... Yy, 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 na przykład raper Taco Hemingway miał taki kawałek, Aha. wujek Dobra Rada, w którym on rapuje po prostu takie rzeczy, które warto powiedzieć, żeby ktoś usłyszał. Wiesz, takie porady oh. życiowe, nie? Proste, oh. ale skuteczne, że śpi od 7 do 10 godzin dziennie, bo to jest zdrowe, pi dużo wody i tak dalej. Aha. No to... to ktoś, to ktoś, a ty? A ja, no, chyba też bym trochę podzielił się jakimiś takimi rozkminami, wiesz, że może ktoś je usłyszy po prostu, nie? Ale to właśnie by było trochę to wysypianie się, mm, trochę. To ktoś ci broni spać? Ja. Aha, sam sobie okej, okay, ok. Tak, wiesz, co w ogóle zdiagnozowałem się z ADHD z rok temu. Wiesz, naprawdę jesteś bardzo popularny, wiesz To tak. Względzie. tak, tak. to w ogóle tak, nic tak. nadzwyczajnego. Gdyby to było w latach 50. -tych, 60. -tych, oj, to oj. stary, no to ktoś no, ADHD no, nie miał tak. pojęcia, tylko że dziecko było niegrzeczne, nie? Dokładnie, no, dokładnie. Dzisiaj dokładnie. dziecko jest bardzo grzeczne i tak dalej, tylko jest popierdolone po prostu z natury no, rzeczy. No tak, tak. I tego źle zrobili i tak dalej, nie, Dokładnie, wiesz. dokładnie. I można mu amfetaminę przepisywać. Ale to rzeczywiście, no, to no tylko tą lekarską, taką, bo są chyba. Różne, nie? Są różne, są różne. Jest w ogóle, ja na przykład zażywam metal, metylofenidat. A, myślałem, że metal. Metol to w ogóle by było, to trochę tak? mentol, to trochę nie metanol, wiesz. Nie, nie wpadłbyś tutaj już chyba, nie? No, Czy albo nie? wpadłbym, ale wiesz, okrężną drogą. A, nie, rozumiem, rozumiem. A no. rozumiem. tak to prostą drogą idziesz? O, to bez sensu. Bez sensu, no, nie? No dobra. No ale opowiadaj, opowiadaj mi o tym, o czym zacząłeś, co już zapomniałam, o czym zacząłeś mówić. Wiesz co, no na pewno to wysypianie się. Dobra. Na pewno... Mm, na pewno aha, y o, na przykład to jest ciekawa rozkmina, którą uświadomiłem sobie, w sensie jest ona logiczna, ale na takim poziomie emocjonalnym ja łapię się często, że, y że po prostu nie zauważam tego i nie przypominam sobie takiej rzeczy, mm -hmm. która jest teoretycznie oczywista, że na przykład, jeżeli ktoś się wobec ciebie chujowo zachowuje, mm -hmm. to nie znaczy, że uważa, że ty jesteś kimś gorszym, tak? po prostu się chujowo wobec Ciebie zachowuje. I warto pilnować tych granic, no nie? Mhm. Że nie, nie personifikuje tego wobec kogo, jaki jest, tak? Na przykład, no. Aha. Albo, albo że na przykład ktoś dla kogoś jest dupkiem, Aha. dlatego, że jest po prostu dupkiem, a nie dlatego, że stwierdził, że jest jakby ta druga osoba zasługuje na to, żeby mm -hmm. być wobec niej no dupkiem. Aha. Nie? Czyli właśnie, że to nie skierowane konkretnie, tylko po prostu tak istnienie i jakby rozdaje to swoje istnienie bez względu na to, komu je, że tak powiem, yy, yy, dedykuje w danym momencie, tak? Że to jest takie, aha, że nie, nie, ma, nie ma tego kierunku. A powiedzmy w ogóle lubisz ludzi? Tak, tak mówiąc już bardzo generalnie, ogólnie lubisz ludztwo, że tak powiem, no, tak drugiego człowieka, Aha. Tak, tak, jak, tak jak gdyby nie, nie tak precyzyjnie, jo. tylko że w ogóle. Czy chcesz z ludźmi być? Czy wolisz na przykład wejść do jakiejś norki i powiedzieć pierdolę wszystkich, bo jest mi fajnie, kiedy jestem sam z sobą, bo mam takie fajne myśli i jak one są tylko w mojej głowie, to one są zajebiste, a jak przestają być w mojej głowie i są wiesz, wy, wedu, wy, wyemitowane na zewnątrz, tak. przestają być takie fajne. No, no dobra, nie dużo no, no pytań na maksa to mam. Na maksa, wolę w noże no. siedzieć. No Ale... noże? Tak, no nie. na maksa. Na maksa, w ogóle wiesz, uciekam do beczki albo do lasu, i w ogóle. Tak, potrzebuję tego codziennie czaisz? ale też mam taką fazę, że na przykład ciężko mnie wyrwać na imprezę albo do ludzi, a jak już wyjdę do tych ludzi, to ciężko mnie stamtąd zabrać, bo już wydaje mi się, że to jest takie, będzie słabo, będzie bez sensu, a potem jak przychodzę i okazuje się, że jest całkiem nieźle, to w sumie dobrze się bawię i mam fajne. Czas i szkoda mi z tego rezygnować. A jesteś ciekawy innych? Mm. Mm. Wydaje mi się, że są ludzie, którzy są o wiele ciekawsi innych. Aha, y czy ciekawsi od ciebie samego? W czy są ciekawsi ode No właśnie. No to właśnie nie. Właśnie. nie. Ale nie. że na pewno mają większą frajdę w eksplorowaniu y innych ludzi. Aha. I tak. Mm. Mm -hmm. Ale na przykład, ty także, na przykład, jak się spotykasz z ludźmi, których nie znasz, mm -hmm. to y, ciekawi Cię to tam, on sobie myśli tam o czymś, o czym Ty myślisz sobie jakoś, a ten ktoś być może myśli sobie inaczej. i Nie musicie to wkurzać w ogóle, że myśli inaczej, ale po prostu, że jesteś w stanie przyjąć do wiadomości jakby inny sposób, um, wiesz, ro rozkwiniania. Świata, no, mówiąc tak. Tak, nie, no to jest zajebiste w ogóle, że inni ludzie są inni. No nie? E, ale w ogóle doszedłem do tego stosunkowo niedawno też, Aha. bo ym, długo mi miałem takie y, przekonanie nieuświadomione, że coś, co jest inne niż jakby moje idee, albo mhm. moje ambicje, mhm. jest trochę obciachowe, albo niewarte właśnie zainteresowania, no nie? I że mnie to męczy w ogóle obcowanie z tym. Mhm. E, a w pewnym momencie wydaje mi się, że to też się zbiegło, bo tam robię muzę i tak dalej. Jej wydaje mi się, że dochodzenie do pewnych ścian podczas tworzenia też zmusza e, twórcę trochę do otwierania się i rozejrzenia się, co się dzieje dookoła, no nie? No, z czegoś musisz czerpać przecież, z, ty. nie tylko ze swoich z, flaków tak. wewnętrznych, nie? Nie tylko z tego lasu, wiesz, no. Po, chociaż no wiadomo, las fajny, te tam Nie różne, no, szumi, no. no szumi, tak. patyki są, wiesz. Tak, ale nie, nie. wiem, no na pięciolinie się tak układa las, dobrze? chyba tak. tak? W, w ogóle ciekawostka jest taka, trzeba to sprawdzić, trzeba to yy, w ogóle wygooglać, ale gdzieś tam mi mignęło. <laughs> sprawdzić czyli wygooglać, tak. a nie pojechać do lasu i przejść się i posłuchać, ja pierniczę, przytulić się do drzewa albo do trawki albo do jakiegoś innego muchomora ja pierniczę. Ej, a to... przytulałaś się do drzewa? Nie, przy... tak, do drzewa się przytulałam. Muszę ci powiedzieć, że yy, jest to dla mnie trudne, Aha. chyba podjęcie decyzji, żeby na chwileczkę yy, Zatrzymać się na jednym obiekcie. A, okej. Okay. Ale kiedy to się już zastanie, że tak powiem, nie, nie mylić ze staniem, jo. tylko zastanie się to już, Aha. to jest to. Natomiast jakby miał, mam poczucie pewnego smutku, mhm. że dotychczas tego nie spróbowałam, Aha. ale... To coś, za, to coś za, zatrzymane yy, każe mi pomyśleć jakby inaczej też o sobie. Mm. I ponieważ trudno mówić do drzewa, Aha. teoretycznie, a jeżeli bym mówiła do tego drzewa, to miałabym takie poczucie, że muszę powiedzieć coś bardzo, bardzo odartego od z pewnej formy aha, artystycznej, aha. rozumiesz? Yo. Taka prawda jakaś, która może być bardzo bolesna, wiesz, tak macicznie, że tak powiem, że aha. się wyrażę z punktu widzenia kobiecego, a ty możesz sobie powiedzieć jajeczny, czy tam jak tam też, rozumiesz? E, I taki, coś takiego jest. Ale przecież korzystamy z tego zewnętrza, bo przecież jeżeli mówisz, że robisz muzę, Yo. to najpierw sobie coś piszesz, najpierw sobie coś wymyślasz, czy najpierw sobie y, coś nucisz, a potem sobie układasz teksty? Czy potem, czy robisz to wszystko razem? Jak to jest? W tej Różnie, twojej... testuję, wiesz? No. Zazwyczaj i w ogóle taka szkoła na przykład w rapach jest taka, że raczej na przykład ma się beat albo robi się bit, i potem do tego bitu się układa tekst. Co ty? Tak, i ten tekst jest równocześnie linią melodyczną, nie? A. Że, no bo jest tak zwane flow, czyli wiesz, już podziały rytmiczne, które no się układasz do tak. tego beatu, nie? E ale y, ostatnio właśnie, no jest, bo ja robię i muzę, i, i piszę teksty, Piszesz? i nawiniam. no właśnie, no. Ym, I często łapię się na tym, że zrobię bit, który jest na przykład zajebisty... Ale to jest koniec mojej wypowiedzi, bo już po prostu co tam mi wyleciało, złe petyny w tym momencie, to już mi wyleciało i nie chcę mi się już pisać do tego, nie? Mm -hmm. A jednocześnie mam takie przekonanie, że wolałbym ten bit dać sobie niż komuś. Mm -hmm. Jest to e, być może trochę górnolotne i. E, nie, wiesz, w porządku. Przecież należy zacząć zawsze od siebie, żeby można o. było rozdawać o. komukolwiek innemu cokolwiek. Jeżeli nie masz nic z sobą do pogadania, no to co mi dasz? No właśnie, no właśnie. Nie? Co mi panie dasz? Była taka prezentacja. Piękna, piękna. Panie Dasz, no tak, tak, ale nie musisz tego śpiewać, bo to może być okropne. Może to w twoim wykonaniu, no. także bardzo cię proszę, nie śpiewaj. Wiesz, no okropieństwo to też barwa. O, masz rację. Słuchaj, a spróbuj em, ta, taką rzecz mi zrobić. No. Em, bo oczywiście się zaprzyjaźnimy, nie wiem, czy wiesz. Bardzo dobrze. To wiesz, będzie straszne to. zupełnie, ale dla ciebie, jak potem się okaże, że będziesz wiedział, z kim rozmawiasz, albo ja się dowiem, okay. z kim rozmawiam i to też może być dla mnie bolesne. Ale poczekaj, zanim dokonamy aktu przemocy nad sobą samym, to taki, taki mam pomysł. Teraz... Y, ucieknij na chwileczkę w głowie, jeżeli jesteś w stanie, a mam nadzieję, że już taką pojemność możesz posiadać, bo jesteś chyba dosyć dużym chłopcem. Znaczy, skończyłeś 14 lat, tak? Mogę Mogę tak, to tak, tak. wszystkim? Dzięki. Tak. Dobra, nie mogę roku temu. kląć. Dobra, pół roku temu. No to jakoś tam. W razie czego zadzwonię tam do rodziny z, do i się jakoś tam... Straż miejska oczywiście tak. może przyjść. Słuchaj, wyrzuć na sekundę z głowy... To jest trudne zadanie. Aha. Wyrzuć na chwileczkę z głowy... Rytmizację. Yo. Słów, których znaczenie rozumiesz, i powiedz te słowa tak, jakbyś normalnie mówił. Nie chcę powiedzieć wiersz, bo może to będzie wiersz biały. Jak ci, tak przypuszczam, że to raczej biały może być, ale mogę się mylić. Aha. Nierymowany. Sam, którykolwiek z Twoich przez Ciebie w tej chwili pomyślanych, oczywiście utworów się. Wy, wypowiem takie słowo, utworów, Aha. powiedz go ze zrozumieniem tylko i wyłącznie dla war, z warstwy intelektualnej czy tak, że tak powiem, mózgowej. Bez, bez nabijania czegokolwiek. Fajnie. Dawaj, to tylko, jest mój challenge. O, to jest swój challenge, tylko skup się, Aha. Y, postaraj się to powiedzieć dosyć precyzyjnie, że się tak wyrażę dykcyjnie, Aha. żeby to nie było tego że wyzwizmelgo, że właściwie to nie ma znaczenia, bo to są tylko dźwięki, Tak. tylko żeby to były dźwięki, które rzeczywiście są swoją głową powiązane. No to po, powolutku. Klaps. No jest. E, dobra, muszę tylko pomóc który chcesz. pamiętam w ogóle tekst. Tak, swój. tak, to to może być jeść. trudne. No. a jak no. nie to dam ci Baczyńskiego albo coś takiego. No to, to, ale to mnie zdeklasuje. Ty no to to się zdeklasuje, to ja wiem, dlatego ci to chciałam dać. Zresztą, Kurde. Powoli, powoli, nie? Dasz, dasz sobie radę. Hmm. A może być. Nie, nie może będę być. sięgał do telefonu, bo mam. Nie, telef do telefonu nie! No coś ty ja chciałem, żebyś do y, organu intelektualnego. Własnego, no popatrz, no. Przecież przyszedłeś jakoś wyposażony, nie yy. tylko w plecak. Dobra, bo myślę, bo już mam w głowie, Dobra. jakieś, ale chciałbym coś, żeby było ciekawego. Nie? Każda na pewno rzecz jest ciekawa, jeżeli wychodzi z Twojej głowy to tylko przez sposób, w jaki ją podasz, Aha. będzie ona mniej lub bardziej interesująca dla tych, którzy Cię słuchaj słuchają. Więc to mnie najbardziej intryguje. Dobra, no mam taki, taką piosenkę pod tytułem Jebanie. Nie? I w sumie e, tam mogę coś tam... ty e, mi tam... wytłaczysz to słowo, bo go nie znam, dobra? Dobra, jasne, okay. jasne, jasne. Dzięki. To jest bardzo, y, myślę, nie, nie, nie że To Tak, Chili to jest, więc chciałabym, bo tak żebyśmy do genezy weszli tego słowa, a potem przeszli, y, co to będzie dzisiaj y, w wypadku twojego tekstu. Jedź tym tekstem. Dobra. Mam 26 lat i 4 złote. Chociaż domorośli, ludzie interesu dzwonią całą Nie rytmizuj on, mi, dobre. rytmizujesz jak nic. Już rytmizuję? Oczywiście. Kurde, dobra, to. Nie rytmizuj. Wr wróćmy jeszcze Mów raz. Dawaj. Czytanie ze zrozumieniem. Masz w głowie już ten tekst. No. I teraz jakbyś pierwszy raz w życiu no. go układał. Wow. W głowie. I przerzucał tylko na tak zwane usta, czyli Aha. musisz tam, wiesz, oddychać i tak dalej, i tak dalej, tam językiem ruszać. Tak, I te tak. inne organy musisz poruszać. Mzemy, może masz jeszcze swoje to. Jeszcze jeszcze spróbuj jakieś. tak, ok? No. no to próbuj. Tylko czytanie ze zrozumieniem. No. Mam 26 lat. Aha, ok. Normalnie no. mówisz i w kamerkę możesz, albo możesz w spodnie, w jakikolwiek kierunek. Okay. Nie widzę cię na szczęście, nie, nie będę cię reżyserować. To jest tak, o, spoko. Hmm, to jest bardzo ciekawe. No, dawaj Muszę, dawaj. To jest. Bo wiesz, bo to jest program w mojej łapie, który. Jest bardzo... zrytmizowany do utraty zmysłów. Wydaje mi się, że tak. Może Ale tak spróbuj. Być. Kawałek przymieję. Dobra, zajcie. Da, to jest to piękny radę. challenge. Mam 26 lat i 4 złote. Chociaż domorośli ludzie Interesu dzwonią całą dobę. Mam takie marzenie. Że sobie kiedyś coś zarobię mm. i od tych wizjonerów nie odbiorę. I tak trochę rytmizuję, wiesz? Absolutnie. No. Spróbuj jeszcze tak powiedzieć to jak prozę, ponieważ to z wierszem aha. nie ma nic wspólnego. Aha, aha. E, Bankowo. Aha. Oczywiście możesz to ułożyć sobie w, w te, za przeproszeniem, linijki zwane wersjami, stary, jakbyś chciał. Rozumiesz? Możesz, lub co chcesz. Tylko opowiedz tę sytuację. Tak byś opowiadał mi teraz, wiesz co. Aha. Mam tyle lat. O kurde. Ci robią coś takiego. Ja dzięki temu zrobię coś. Kurde, bo wiesz o czym myślę też? no mów. Wiesz o czym myślę No bo na przykład mm, jak są te wiesz rzeczy na przykład Mickiewicza albo innych poetów, którzy wielkimi poetami żyją. byli i nie żyją. Tak. To są dwie ich główne cechy. No, nawet cechy naczelne, no. To też kumpel aktor na przykład mi opowiadał, że wiesz, te wiersze i tak mają średniówkę i nawet te I Klauzule się... mają nawet. Co mają? Klauzule, średniówkę i klauzule. Średniówka jest w środku, a klauzula jest na końcu wersu, no? Opowiadaj o tej klauzuli. No, opowiem ci, poczekaj. No Najpier dobra, dobra, dobra. Dokonaj aktu dobra. przemocy nad swoim intelektem ćwierć. Szanuję to. Bardzo szanuję. Mam 26 lat i 4 złote. Chociaż domorośli ludzie interesują masz 26 lat? No. W głowie masz tylko, prawda? No. Masz 26 lat i 4 złote. To jest wszystko kurwa, co posiadasz. Aha. Si, si. Może ci i ci to sobie myślą Aha. to i to. Bardziej to opowiedz. Jeszcze raz. Hmm, dobra, dobra, dobra. Mam 26 lat i 4 złote. No. Chociaż... Domorośli ludzie interesu dzwonią całą dobę. Jacy ludzie? Czego? Interesu. Domorośli ludzie interesu, ci, którzy robią na tobie kasę. Tak. No to być. Domorośli ludzie interesu, co robią? Dzwonią. No. Całą dobę dzwonią. Całą dobę, kurwa. Nawet w nocy dzwonią. Dasz wiarę? No. Naprawdę to robią. I mam takie marzenie, że sobie kiedyś coś zarobię. No. I od tych wizjonerów nie odbiorę. Mm. Od tych wizjonerów nie odbierzesz czego? Telefonu. A, i od tych wizjonerów nie odbiorę. Musisz nacisnąć sobie bardziej tych, że dzwonią całą dobę. Aha. I teraz idziesz do tego, jak już kurna będę miał kasę, tak. to będzie mnie stać na to, żeby mieć w dupie to, że oni dzwonią. Si. I teraz jak będziesz szedł do tej treści... To ułoży ci się to maleńkie opowiadanko. Potem sobie to zrytmizujesz, Aha. ale jak już będziesz dokładnie wiedział, Aha. że to, jest, to idzie do tego, to wtedy rytm nie będzie Ci w ogóle przeszkadzał w niczym. Oczywiście Aha. błagam cię, Aha. nie myśl o mnie, kiedy będziesz cokolwiek tworzył. Bo to jest twój koniec, kurwa. Jest, tutaj zakończyłeś już tę działalność, o to informuję cię. Okay. Ale jestem przekonana, że mhm. zostanie ci w głowie ta nitka. Przewodnia, tego, że coś jest po coś, żeby coś do kogoś dotarło po to, żebyś był ważny dla tego kogoś, w momencie, w którym będzie myślał sobie o czymś zupełnie innym, ale będzie w jakiś sposób miał Twój impuls, nie tylko muzyczny, mm -hmm. ale że tak powiem, emocjonalno-intelektualny, może przesadziłam. Mm -hmm, mm -hmm. Rozumiesz? To teraz powiedz mi to jeszcze raz i dam ci na razie spokój w tej sprawie, a potem będę cię, że tak powiem, dociskać w innej. E, oczywiście w każdej chwili możesz przewrócić zasłonę. E, mm -hmm. Ale nie musisz tego robić. Na razie mnie jest dobrze, a tobie? Mi jest cudownie. i Kurina, W ogóle to... jednak jestem najlepsza za zasłoną. Dzięki. Dobra, jesteś bardzo miłym młodym człowiekiem. Mów do mnie teraz ten tekst, tylko ze wszystkimi uwagami, które były. Specjalnie zagadałam mnie w międzyczasie, żeby sobie zobaczyć, jak zafunkcjonujesz. Kurczę. Od... Ja znam te metody. W sensie. Ach, może ty. nie z Twojej. Ach, może nie z Twojej bajki, ale. Aj, awaliam się, że z mojej. Tak. No dawaj, 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 dawaj. K dobra, tylko szybko tą dygresję napomknę, bo no. y kurczę, piuro y y pracowałem bardzo długo jako realizator nagrań w studiu i pracowałem z Kurde. różnymi wokalistami. Naprawdę? Tak i, i czułem zwłaszcza przy jakiś tam na przykład y no przy talentach, którzy są przytłoczeni trochę tym moimi uwagami albo tym co mają mhm. do zrobienia, mhm. wiedziałem, że trzeba ich zagadać. Nie, tak. żeby to trochę im rozpuścić. No dobra, ciach e, Mam Aby. 26 lat i 4 złote Chociaż domorośli ludzie interesu dzwonią całą dobę. O, teraz widzisz, się staram, więc jestem głośniejszy od razu. E, mam takie marzenie, że sobie kiedyś coś zarobię i od tych wizjonerów nie odbiorę. O! Tak Perspektywy jest. ciągle mam popierdolone. Nie rozmieszuj, bo już wchodzisz mi? No właśnie. Spokojnie. Chociaż chciałbym Kiedyś móc powiedzieć mamie no. wiem, co robię. A nie wiem. Mądrale. Popatrz, wiem, no. co robię. No. Kurwa, a nie wiem. A nie wiem. Rozumiesz, patrz. Y, po Chciałabym powiedzieć mamie, że wiem, co robię. Niech ja nie wiem. Rozumiesz, że, tak. że łamiemy. Oczywiście wiadomo, że w rytmie to będzie inaczej, tak. ale popatrz, w wysokości nawet mówienia. Wiem, Aha. co robię, a nie wiem. Prawda? Aha. Patrz, masz górkę dół. Górkę, aha, dół. Przy aha. okazji masz aha. jeszcze dynamikę. Aha. Czy dynamikę, jak chcesz, rozumiesz? I, I mnie czasem tego właśnie brakuje w tych interpretacjach, si. jakby rozumienia, że ty rozumiesz, dlaczego mówisz do mnie ten tekst. Do mnie, słuchaczu. Do mnie słuchaczowi. Aha. Rozumiesz? Aha. I nie chciałabym, że jeżeli wypierniczasz swoje... Um, swoją głowę. Przestrzeń, nazwijmy to publiczną, jo. ona jest przecież dedykowana określonej zapewne jakiejś jakości ludzi. Aha. Bo przecież nie, nie sądzę, żebyś uważał, że na, 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 na kwalifikujesz się do całego kosmosu. Nie, bo znaczy, możesz y, mieć taką ideę, ale sobie zdajemy sprawę, że y, tylko pewna pojemność y, możliwości innych może zaspokoić. Pojemność odbioru tego, czegoś, co Ty masz do powiedzenia, prawda? No tak, tak. tak. Boże, bardzo kom komplikowałam, ale myślę, że jesteś po filozofii, na ujocie i dasz radę na <grym> Umówmy się. No, na to. Możemy się umówić na to, oczywiście. Tak. Słuchaj, i teraz mnie, zale mnie zależy na tym, żeby Tobie zależało, ha, mnie jako odbiorcy, na tym, żeby dokładnie zrozumieć Twoją intencję. Ja mogę się z nią nie zgadzać, ja mogę mieć inny pogląd, ale chcę się spotkać z Tobą. W tym co ty masz do powiedzenia, a nie tylko i wyłącznie z ogólnym wysypem słów, które można sobie ułożyć w taką w takie tak jak klocki Lego się układa, czyli każdy sobie je układa trochę jak chce. Oczywiście i tak sobie ułożę jak będę chciała. No tak, tak, tak. Ale intencję twoją chcę poznać, ponieważ ciekawisz mnie też ty. Dlaczego ty do mnie o tym mówisz? Że masz 26 lat, Aha. że chcesz e, dojść do takiego momentu, kiedy będziesz mógł po prostu sam decydować, z kim chcesz gadać w ogóle, z mm -hmm. kim chcesz żyć i yeah. chciałbyś, żeby Twoja mama Aha. w przyszłości powiedziała: synu, to jest OK, a to jest do dupy niepodobne. Ta, ta. Oczywiście to, co jest do dupy niepodobne, może być dla ciebie OK, si. ale dajesz przekaz, Aha. czego chciała Twoja mama. Z czym ty się na przykład mniej lub bardziej zgadzasz? No troszeczkę cię pod, podedukowałam, a teraz korzystaj z tego i ciąg dalszy, jedź tego tekstu. No dobra, ale to, to powiem. ale ty jesteś reżyserką jakąś? Ej, tak, czy nie? Jej, 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 jej. to, jak będę chciała. Ja, je, ja mogę być każdym. Okej, okay, okej, okay. ale bardzo mądre rzeczy mówisz. O kurczę, to już jest smutne. To, to znaczy, jest, że wejdźmy ja już nie żyję. w dygresję. No. W ogóle. No, y, mo, y, no, no? Y, przypomniała mi się taka historia z dzieciństwa ostatnio, no? bo rodzice mnie posyłali, jak byłem mały do szkoły muzycznej na pianino, mm. y, ale do takiej szkoły muzycznej, wiesz, ognisko muzyczne. No, rozumiem. Właśnie, nie? że nie publiczne. Tak. No, i ogólnie to było bardzo cool, chociaż ja wolałem tam słuchać The Prodigy niż grać koniki polne, wiesz. Mogłeś nie? to grać, to co oni śpiewają. No czy tam właśnie, robią. próbowałem tempem grania równać do no, The Prodigy. Tempo to nie wystarczy, zdaje się, no nie ale wystarczy. dobra, dobra. No koniki będzie. polne dalej są wesołe, tak. a nie mroczne i hardkorowe. No ale. Na no, co z tą szkołą, no? No i miałem co tam szkoła? dwójkę belfrów. Jeden belfer był chuj, bo mi dociskał paluchy, jak się myliłem, Aha. i śmierdział kawą. Aha. Ale druga belferka była taka, że była bardzo fajna i bardzo miła i bardzo fajna nie uczyła, ale ja chyba po tym pierwszym byłem już trochę zniechęcony do tego wszystkiego i do mylenia się i do grania i do powtarzania no, się. Niestety. I rozkminiłem taki patent mm, mniej lub bardziej świadomie, no. że po prostu zagajałem typiarę i Aha. siedzieliśmy godzinę, a ona mi coś opowiadała przez 40 minut, Aha. a ja miałem spokój. Aha. Nie wiem, czy podświadomie tego nie Ale efekty robię grania były, nie wiem, czy wystarczające. To ze mną się tak nie uda, Aha. ponieważ ja cię i tak docisnę. Szanuję to. Jeżeli okay. będę chciała. Tak. Ale ta metoda, znam ją ze swojego dzieciństwa również bardzo Aha. dobrze. Aha. A nawet po, potem z okresu już, że tak powiem, edukacji nieco na wyższym poziomie. Mhm. Na przykład na filozofii, tak, nie chciało mi się tego wszystkiego dokładnie tam uczyć. Przychodziłam Aha. zawsze z jakąś tezą, wiesz, na, na egzaminy. Yo. I zanim y, pozwoliłam... Profesorowi zadać mi pytanie. E, mówiłam, że przyszłam z, tam z, pro, z projektem, czy tam z jakimś e, dylematem, pro, problemem, Aha. który jest na przykład tam u jakiegoś tam filozofa, bardzo mocno tam ruszony. I mniej więcej 40 minut mówiłam o tym, wciągając pana profesora w gadkę na ten temat. I yeah. pan profesor pierniczył, pierniczył, pierniczył i razem tego, ale ja byłam, ja akurat z tego byłam, nazwijmy to dosyć niezła, ponieważ mm -hmm. tylko ten jeden temat ogarnęłam. Okay. I tak go, cią wiesz, i jego ja ciągnęłam i on gadał. Wreszcie on mówi tak, ale słuchaj, ja, ja nie zadałem Ci żadnego pytania, ale Panie Profesorze, przecież jeżeli Pan ze mną, Pan filozof, Profesor z nadzwyczajny uj u czy jakiegoś innego, rozumiesz, tak, jakiejś uczelni, tak. był w stanie ze mną rozmawiać i było to dla nas interesujące, na pewno dla Pana Profesora, bo nie tylko mi Pan nie przerywał, tak. ale nawet jeżeli Pan wrzucał jakąś tezę, to żeśmy ją rozkminiali na różne tam sposoby, rozmawiał ze mną 45 minut, z żadnym studentem Pan nie prowadził takiej rozmowy, to znaczy, że ja nie kwalifikuję się do tego, żeby w tej Sferze filozoficznej być ogarnięto na przynajmniej ocenę dobrą? No tak. No tak. I on wtedy mówił e, 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 no i wpisywał tę ocenę dobrą, potem mówił, Boże, ja się tak dałem zmanipulować. I ja mówię, no to no, sztuka manipulacji to jest moja siła. I na tym cała rzecz polega. Ale to Rzez są pewne, pewne umiejętności. Tylko tak. pamiętaj, że jak jesteś w szkole podstawowej jesteś na początku swojej drogi, gdzie masz tę prymkę sobie zagrać, prawda czy pierwszą tam, tam, gamę, tam, tam, tam. to jednak ona musi być troszeczkę podćwiczona, żebyś mógł jakąkolwiek inną no, dokładnie. potem rzecz zrobić. Więc I... to był lekki autosabotaż, no, wiesz. No, tak troszeczkę. Jak długo wytrzymałeś? W tych, no, tam... w tych uczelniach ogniskowych? Wiesz co, z trzy lata, no. Aha, ale już, ale tak mniej więcej wiesz, że jest gama i, i tak, gamma C-dur, ale... D-dur i tam, że... Krzyżyki są i bemole, to wiesz? Ale wiesz co, ale... Czy, czy nie interesujesz się nimi już? Interesuję się, e, ale dobra. w ogóle zacząłem się interesować stosunkowo niedawno, bo, mm. bo w ogóle te szkoły muzyczne i tak dalej i wydaje mi się, że te takie publiczne też mają taką faskę, że na początku trochę ludzie się uczą mechanicznie grać, no. z, z tych kwitów tam grać i tak dalej, a tak naprawdę w ogóle śmieszną historię mi kumpel y, opowiedział, który jest zajebistym producentem i muzykiem i, mm -hmm. i and so, and so mm -hmm. jakby to powiedział Sowo mm -hmm. um, że chodził, chodził na lekcje do jakiegoś typa, żeby się poduczyć na saksofonie, Aha. no i typ mu mówi, że w każdej piosence dobrej musi być tam ta dominanta, subdominanta tak. i tonika, nie? Aha. No i Piotrek, mój kumpel mu przyniósł piosenki, które lubi i typ mu mówi, że tu nie ma w ogóle tych zabiegów, nie? I to są chujowe piosenki, nie? A to po prostu normalne, fajne, rockowe czy tam soulowe piosenki. No i a, a gdzie są? No, jest taka piosenka harcerska, jakaś tam. No i, e, Płonie ognisko w lesie. Tak, na tej <laughs> zasadzie, nie? No, no. no, w każdym razie, więc ja jakichś takich sensownych rzeczy, w sensie gam, czy tam tak, interwałów i tak dalej, to zacząłem się uczyć tak naprawdę, kiedy zacząłem ich potrzebować. No właśnie. Nie? Bo... Czyli świadomość jak przyszła do tego, co może z nimi zrobić po prostu. Tak, tak, tak. Mm -hmm. O, se, Herbie Henko, to jest, to są no. septymy, wiesz, bla bla bla. Nie? Mm -hmm. Coś a, a te jazzowe też takie jakieś rzeczy mm. cię ruszają a. mocno? Tak, tak. To jest w zasadzie taka rzecz, która najbardziej ze mną rezonuje. A... No, Mamy improwizację trochę, no. No, a wiesz, a no, głównie siedzę w jakichś tam rzeczach hip-hopowych, mm -hmm. ale wydaje mi się, że. Mm, Głównie przez to, że to był dla mnie fajny start i fajny punkt wyjścia, bo, mm -hmm. bo w czasach, kiedy tam się wkręciłem w jakieś tam rapowe rzeczy, czyli tam późne, dwutysięczne, to, mm -hmm. no to po prostu dużo było sampli z jazzu, z soul'u, z funk'u i w zasadzie mnie ten chyba soul-funk najbardziej yy, i ten jazz mnie najbardziej ze mną rezonuje. Mm, ale chyba hip-hopowe rzeczy ubierały to w takie ramy, że to było najbardziej atrakcyjne i najbardziej przystępne. No widzisz, że można to nazwać, widzisz, z tego, jeżeli wy, wywodzisz gdzieś z jazzu wywodzisz, no rozumiem, że improwizacja jest takim elementem y, piekiel, piekielnie y, ważnym. No, oczywiście tak, trzymanie tak. Y, się gdzieś tam, y, no nie, nie, właśnie mniej tonika, a bardziej a to, co jest rytmem, prawda? To, co tak, jest pulsem, tak. to, co jest y, tym, tym rodzajem takiego flow mhm. y, emocjonalnego. A powiedz mi... Y, czy myślisz też o tym, czy to jest jakoś tak dla Ciebie ważne, że jeśli piszesz, Aha. nawet jeżeli już piszesz równocześnie z, z tym z tą rytmizacją tej, tej myśli, mhm. to ta myśl sama ma dla Ciebie znaczenie? To o czym to jest poza tym, żeby miało to swój drive i tak dalej? Ogromne, ogromne, wiesz? W ogóle to jest coś, co w ogóle e, czyni pisanie rzeczy ciekawym. Tak naprawdę. Ale to korzystasz, y, jakby, przecież nie tylko z własnej wyobraźni, tylko musisz z jakiejś przestrzeni zewnętrznej, po, pokorzystać, żeby y, o, czymś, o czymś pisać i mieć do tego jakiś stosunek, i żeby mówić o tym, że to Twój stosunek jest właśnie taki w publiczności. Aha. O, czym najczęściej, y, o czym najczęściej chcesz myśleć? Y, co chcesz przerzucić nam, im? Hmm, to jest dobre pytanie. Czasami piszę z intencją, a czasami piszę bez. W ogóle mój no. ulubiony sposób pisania to, że rozpędza, jak ten, ten niedwórnik. Aha, mówisz o malarzu? Tak. Aha, że ten, taki jesteś... Ten, ten, co pisze z rozpędu i... Aha, aha, aha i taki... Albo istniejemy, albo i nas nie ma i chuj, cytując aha. Artysta. Nie wiem, A, czy znasz Nie pamiętam, ten nie cytat. pamiętam. Teraz coś mi się kojarzy, bo to niby Ksiński to jest na pewno. Nie, y nie. Ale to nie. jest mm. też ale abstrakcja na pewno jakaś, tak? Tak, 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 tak. Że po prostu, i, że jest... Prawdziwy artysta to tworzy z, z rozpędu. Tak, że jest moment y takiej, wiesz, improwizacji. O, widzisz, w muzyce mm -hmm. to jest możliwe... Mm -hmm. Ten rozpęd, ale musisz mimo wszystko ten rozpęd wytaktować. Mimo tak, wszystko. Tak, 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 Nie ma tak samo w wierszu, musisz aha. wytaktować. Aha. Y I teraz pewnym kłopotem, a z drugiej strony fantastyczną umiejętnością jest aha. w taki sposób konstruować ten rozpęd, aha. żeby on miał jakieś zatrzymanie, czy jakieś zawieszenie, mhm. czy jakąś pauzę, aha. żeby dać szansę odbiorcy. Na połapanie się, to jest tak, jak, jak mówimy do drugiego człowieka. Aha. Y wiesz, żebyś powiedział cokolwiek drugiemu człowiekowi, to po pierwsze. Y Jakbyśmy się widzieli, to by ci pokazała to fizycznie, Aha. ale teraz musisz to sobie wyobrazić. No. Chyba, że rozwalamy za chwileczkę, bo za chwileczkę będziemy ko musieli kończyć naszą A. gadkę, więc albo to um, rozwalamy i teraz ja ci to pokażę też fizycznie. E, co musisz zrobić, żeby to, co masz w głowie, czyli w dupie, no. przeleciało, rozumiesz, do drugiego człowieka? Zrób to. No to dawaj. No to bierz tę szmatę i przenieś ją tam gdzie, do przodu, gdzie tam do gdzie do kamera. Wszędzie, chyba, przenieś ją sam, tak, Inteli inteligentnie, tylko także. Nie rozwal kamery. Trzeba być fizykiem, Dobra. nie fizykiem. Ty musisz nie? być tak, fizycznym fizykiem. Jeszcze trochę. długo jeszcze nie patrzę, tak? wiesz? Patrz, będzie super. Żeby, Słuchaj. żeby nasze zapoznanie mam, na, było mam nadzieję, że nie zrobić się niedobrze. O, cześć. Cześć, Kuba, Głania. Kuba, Kuba, Ewa, cześć Kuba. poznać. siadaj, kochanie. Jak fajnie. Opowiem Ci teraz fajnie. o tym, co, co, ci chciałam, co chciałam ci powiedzieć. Propogadania, jak to jest? Tylko tak, żeby kamera też sobie no zobaczyła. Ewentualnie, ja nie wiem, czy tutaj, czy, ewentualnie może. To tak. jest okej, okej, kuchni. Dominik, jak tam Dominik, ci, kurde. dobre jest. Dobra. O, Usiądź poszekaj, sobie tylko, tak, usiądźmy sobie jak sobie trochę, trochę afasowo, to o, może ci się Sefon. przyda, no. ale wiesz to, ty to oczywiście wiesz, tylko masz to nieświadome. Jakby gadamy do drugiego, Człowieka, to jest tak, że to, co mamy wełbie, rozumiesz? Jo. Y, ogarniamy to, że Aha. to jest, i teraz przepuszczamy przez te wszystkie organizmy, które tutaj po drodze są, Aha. rozumiesz? Spuszczamy to do, do naszego na, wiesz, nasz Ty. język. Czy musisz oddychać, przeponać i musisz, te tak wszystkie gówna ci muszą pracować, które, pewnie, które posiadasz, pewnie, wiesz? Pewnie. I teraz, jak to już się znajdzie w tym miejscu, Aha. to za pośrednictwem tego powietrza ewakuujemy to. Do drugiego człowieka i patrz, Aha. ewakuujemy. Tak. Czyli ten dźwięk wchodzi. Tak. Ten dźwięk wpiernicza ci się do uszu mm -hmm. i z ucha, popatrz, jaka jest droga, temu, do kogo to robisz, wchodzi ci do. do temu człowiekowi mm -hmm. wchodzi to do głowy. Mm -hmm. I w oczach tego człowieka ro, robi się coś takiego, tak. Wiesz, I ty wtedy wow. to, tak, widzisz i możesz po, posuwać następną treść. Wow. Bo musi być czas. Aha. Mówię. Słyszysz. A -a. pierniczasz tam. Twoja jedna szara komórka, którą posiadasz, bo mówiłeś tak, mi tak. kiedyś, że masz jedna jedną. Tak, ta, ta, ta. Rozumiesz? Ona. Aha. Ona wykonuje dźwięk aha. określony. Plaska. Tak, plaska. I ty mógłbyś powiedzieć, aha. Ja mam z tym kłopot. Aha. Ponieważ bardzo szybko mówię. W związku z tym, jeżeli się. Postaram, tak samo jak ty. Mm -hmm. Musisz się postarać, żeby wytaktować troszeczkę to swoje, rozumiesz? Mówisz do tego, rozumiesz, bo ty Aha. idziesz do przodu, bo tych myśli, myśli u ciebie następują bardzo szybko. Słuchaj, to mówienie ze zrozumieniem następuje bardzo szybko. Tylko trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że to jest fizyka ja piernicze. Mam Ale z tym wielki co? kłopot. Uprawiam, że Czemu tak powiem, to właśnie? co uprawiam, uprawiam już bardzo długo. No te, wiesz, gimnastykę i tak dalej. Słuchaj, ja robię co chcę. Się. Ja mam super, Aha. ponieważ jestem też kim chcę. Super. E, robię co chcę. Aha. E, no poza tym, że nie mogę w różnych rzeczy robić, to ich wtedy nie robię. Lata ptaszek po ulicy, wiesz, była taka piosenka. Krótko mówiąc, interesuje mnie to, jako odbiorcę, żeby Aha. to, co Ty masz do powiedzenia, Aha. poza tym, że to ma timing, że tak, to ma tak. rytmizację, że to ma pewien flow, energię, że ma, to ma również niezbywalną myśl wyjątkową, bo Twoją. Aha. Nawet jeżeli ktoś podobnie myśli o czymś mhm. i też ewakuuje na zewnątrz, to będzie to inne. Dopóki nie będzie ćwierć inteligencji, tej, o tak. jakiej niestety twoje tak. pokolenie będzie miało, że tak powiem. Ale to już jest nie moja broszka. <noise> Bardzo się cieszę, że już ja nie będę, będę musiała, musiała kurnatę. No, no tak, 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 już Wam współczuję. Rozumiesz? Ale są ci, e, e, jakby, e, are you familiar, e, wybacz, makaroni? Tak jest, makaroni jest daleko posunięty. Łys, e, badania. Tak jest. O tym, że faktycznie to się wydarza? To już się wydarza. Że dbanoza jakaś tam. Coraz więcej tego jest i e, wiesz, mam nadzieję tylko, że emocji i tego ludzkiego e, napięcia, na przykład w barwie, w dźwięku, mhm. jeżeli nawet e, Przerobią mój głos mm -hmm. na cokolwiek innego, to on nie będzie miał mojego temperamentu, on nie mm -hmm. będzie miał mojego przytrzymania, bo on będzie bardziej równy, chociaż technologie robią różne rzeczy. Tak. Y, możemy powiedzieć, bez względu na to, w co wierzymy, lub w co nie wierzymy, możemy się modlić, mówiąc już bardzo tak, tak kolokwialnie tak. Znaczy, możemy sobie życzyć, żeby żebyśmy jednak byli niezastąpieni. Tobie tego życzę. Mm -hmm. Masz jeszcze dużo czasu. Możesz też zapanować nad tym, żeby tak się nie zdarzyło. Słuchaj, mm -hmm. że mnie zabiją, ale nie szkodzi. nie szkodzi. To nie będzie mój pierwszy raz. No. No Rozumiesz, dam, dam radę. Także... I... Tak się rozmawia bardzo też dobrze. A jak ci gadały, kiedy byliśmy poza? Super. Super. No jakby mózg z mózgiem gadał, nie? Nie? Trochę. To, no. Trochę tak jest. No. I jakieś takie małe humanum z humanum? Humanum z humanum. Wiesz, no humanum Oczywiście. z humanum. I wdzięk z <laughs> dziękiem. Kubusiu, tak. y, kończymy. Ja cię ściskam. Super, dziękuję. Było mi bardzo miło. Również. Wiesz, że teraz jesteśmy, inspiracja. Do, jesteśmy dotąd. To teraz róbmy tak. Musimy tak robić, bo te kamery są strasznie to, nisko. To zachęcę Wiesz, my do jesteśmy raperskiego tutaj. gestu. Do raperskiego tak, Jeszcze tak można. Wiesz, to jest, to jest, to jest za coast. trudne, to nie wiem, czy ja to zrobię. Czekaj, jest to, tak, tak. Ale kurana, to może też tak. A, no tak. To, 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 jest, jest, dziw, chyba, to jest chyba łatwiejsze. No, to tak jest, to jest łatwiejsze. Bez względu na wszystko było nam cudownie ze sobą. Nie wiem jak wam. Było mi cudownie. Dziękuję. Wielka inspiracja. Do zobaczenia. Do zobaczenia.